Bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy pojawił się ten sukces i tak dalej, to jednak w moim życiu gdzieś tam, teraz z perspektywy duchowej, mogę ci powiedzieć, że szatan zaczął mieszać tam w tym wszystkim. Ja to wiem teraz już z całą pewnością, że oddalenie się od Boga zawsze oznacza to, że wkracza szatan. To nie ma ziemi niczyjej, wiesz. Nie ma tu próżni. Nie, bo ludzie myślą, że jest tak letnio może być. Nie może być. Ja to już wiem. I albo się trzymasz, albo jeżeli się nie trzymasz, to się osłabiasz. A jak się osłabiasz, to tak u mnie było. Widzę to z perspektywy lat, teraz dużo wyraźniej. Wiele rzeczy zaczęło mi się gdzieś tam łączyć. Wiesz, zawsze gdzieś tam ten anioł stróż nade mną czuwał, mogę powiedzieć, czy Duch Święty, bo nawet jak nie chodziłem do kościoła i gdzieś tam się pojawiałem w kościele, bo czy na ślubach znajomych, czy na święta chodziłem, wiesz, z rodzicami, no bo już wtedy nie wypadało nie pójść, ale nie było tej więzi z Panem Bogiem. Nie było jakby to pragnienie, wiesz, karmienia się Słowem, Duchem Świętym. Nie było go. I wiem, że wiele problemów, które się pojawiły u mnie w życiu właśnie związanych z hazardem czy z alkoholem, były tego konsekwencją. Natomiast wtedy tego nie wiedziałem. Jak jesteś daleko, to tego nie wiesz. Pamiętasz ten dzień 12 lat temu? Pamiętam bardzo dobrze ten wieczór. To był taki moment, kiedy ja miałem totalną depresję i moja wieloletnia partnerka, z którą mieszkaliśmy, powiedziała do mnie: może byś się tak pomodlił.